Cześć, tutaj Tomek Delimat. Dziś po raz pierwszy na kanale 13 Runda pojawi się być może najwybitniejszy pięściarz w historii polskiego boksu zawodowego, Dariusz Michalczewski. W marcu 1995 roku popularny Tiger podchodził do pierwszej obrony pasa mistrza świata WBO w wadze półciężkiej, mierząc się z Hiszpanem Roberto Dominguezem. Pojedynek ten miał dramatyczny przebieg, a Michalczewski szybko znalazł się w nim na skraju porażki. Nie po raz pierwszy i nie ostatni w karierze udowodnił jednak, że ma wielkie serce do walki. Dariusz Michalczewski był znakomitym amatorem. Na ringach olimpijskich stoczył 152 walki, z których 139 wygrał. Boksując w Polsce zdobywał złote medale jako junior, a następnie już wśród seniorów. W kwietniu 1988 roku zdecydował się jednak na krok, który do dziś budzi dyskusję. Gdy bokserska kadra wyjechała do Republiki Federalnej Niemiec, on postanowił już z tego kraju nie wracać. Wkrótce dostał niemieckie obywatelstwo i przez wiele lat występował pod tamtejszą flagą. Wielu kibiców wciąż nie może pogodzić się z taką decyzją. Niektórzy uważają nawet, że Michalczewskiego w ogóle nie powinno nazywać się polskim pięściarzem. Tiger w wielu wywiadach tłumaczył jednak powody takiego kroku. Choćby w rozmowie z Interią na pytanie, czy drugi raz postąpiłby tak samo, odpowiedział ironicznie: nie, dalej boksowałbym w pierwszej lub drugiej lidze, aż zamknęliby klub, a potem poszedłbym pracować w stoczni albo kraść samochody. O czym my rozmawiamy? Byłem po szkole zawodowej. Jako stolarz tapicer nie miałem pojęcia o zawodzie, bo z warsztatów w szkole byłem zwalniany na treningi. Tylko dzięki temu, że wyjechałem, z moich sukcesów mogło się cieszyć tak wielu ludzi. Oceniając więc dziś postawę Michalczewskiego, nie zapominajmy o tym, jakim krajem była wówczas Polska Rzeczpospolita Ludowa i jakie były u nas warunki do uprawiania boksu. W Niemczech Dariusz Michalczewski nie schodził ze ścieżki sukcesów osiąganych na ringach amatorskich, a ukoronowaniem tego etapu kariery był złoty medal Mistrzostw Europy w Göteborgu, który Tiger wywalczył w 1991 roku w kategorii półciężkiej. Niedługo później pięściarz z Gdańska podpisał natomiast kontrakt z grupą Uniwersum i przeszedł na zawodowstwo. Tam narzucił bardzo wysokie tempo i szybko zwrócił na siebie uwagę. Pierwszych 12 pojedynków wygrał przed czasem, następnie stopniowo podwyższał natomiast poprzeczkę, by we wrześniu 1994 roku stanąć do walki o pas mistrza świata WBO w wadze półciężkiej z Leon Zerem Barberem. Tytuł WBO nie był jeszcze wówczas powszechnie uważany za pełnoprawny, ale powoli zyskiwał na znaczeniu, więc starcie Polaka o jego wywalczenie było dużym wydarzeniem. I Michalczewski sprostał zadaniu, wyraźnie wypunktował Barbera i został nowym czempionem. Kolejny występ Dariusz Michalczewski stoczył w kategorii junior ciężkiej i w stawce tego pojedynku również był mistrzowski pas WBO, który Polak wywalczył po nokaucie na Nestorze Giovanninim. Swoją przyszłość Tiger postanowił jednak związać z dywizją półciężką, do której powrócił już w kolejnej walce. 11 marca 1995 roku toczył pierwszą obronę tytułu WBO, w której jego rywalem był Roberto Dominguez. Hiszpan nie był szczególnie znanym pięściarzem i również zawodnicy, których pokonywał, byli anonimowi. W dodatku na początku kariery przytrafiły mu się dwie porażki przed czasem. Szybko jednak miało okazać się, że Dominguez potrafi być w ringu naprawdę niebezpieczny. Dariusz Michalczewski, który jest muy peligroso. Ahí cimenta la mayoría de sus victorias. Comienza el combate. El campeón de momento se coloca en el centro del ring. Intenta meter ahí a la derecha, combinando Domínguez, que bascula a su alrededor, está amagando los golpes, no llega, el paso atrás, ha llegado ahora con un crochet de izquierda Domínguez, el segundo se lo ha prendido Michalczewski y ha bajado la cabeza. Roberto Dominguez rozpoczął pojedynek w Kolonii zaskakująco dobrze. Boksował ofensywnie, dynamicznie i chyba zaskoczył tym Michalczewskiego. Muy en su papel de aspirante, ahí llega con el jab, a Domínguez, un buen 1-2, con la derecha recta sí llegó, no con el crochet. Sigue metiendo de momento solo el jazz, ahora llegó con el 1-2, le recibe bien Domínguez, nuevamente el 1-2, vuelve a llegar con la derecha, ese alcance del que les hablamos es importante, el que bufa es nuestro Roberto Domínguez, intenta de nuevo meter ese 1-2, entrando con la izquierda y yéndose detrás de la derecha Domínguez. Za moment sytuacja miała stać się dla Michalczewskiego naprawdę niewesoła. Genaro Rodríguez lo separa. Ha metido un cross de derecha y lo ha sentado a Michalczewski. Le ha metido un cross de derecha, lo ha pillado de lleno en el mentón y ven el efecto del golpe y le ha tenido que contar 8. Intenta animar el público a Michalczewski, pero de momento la sorpresa en el Sport Halle. El cross de derecha, Domínguez ahora le estudia, intenta volver a repetir. Vamos a ver porque está muy bien lo que está haciendo hasta ahora Roberto Domínguez.
Podsumowaniem dobrego początku walki w wykonaniu Roberto Domingueza było posłanie Dariusza Michalczewskiego na deski. Do końca rundy pozostawało sporo czasu i kibice zadawali sobie pytanie, na ile zraniony jest Polak po tym knockdownie. Michalczewski no le gusta lo que ve, vuelve a meter el jab y vuelve a llegar. Le dice Genaro Rodríguez que no gire, pero giró por el efecto del lanzamiento del golpe, intentó meter el upper. Domínguez. Pierwszą rundę Dariusz Michalczewski przegrał 8-10 i chociaż otrząsnął się po knockdownie, to na pewno nie takiego początku pojedynku się spodziewał. Domínguez wydawał się być niezwykle zdeterminowany, co udowadniał od początku drugiej odsłony. Comenzó el segundo asalto. Estaba diciendo Francisco Moedo ahí que está pegando muy bien, pero que todavía lo puede hacer con más precisión y que eso es lo que tiene que intentar. Ahora muy crudo el combate, muy valiente Roberto Domínguez, aceptando el intercambio de golpes. Ahora se ha llevado una izquierda Domínguez en el pómulo. Intenta meter de nuevo el cross de derecha, se ha resbalado o no, está sentido. Y vamos a ver qué pasa porque yo creo que se ha quitado hasta el protector Michalczewski. Michalczewski wyraźnie zachwiał się po kolejnych ciosach Domingueza i był o krok od ponownego wylądowania na deskach. Polak wydawał się stać nad przepaścią. Le llama la atención el árbitro a Michalczewski, intenta entrar con el jab Michalczewski, vuelve a meter bien el crochet, qué tremendo crochet de izquierda se acaba de comer Domínguez. Impresionante el crochet que ha recibido Domínguez al entrar como un valiente. Va a ser difícil que se levante, difícil, terminó la pelea. Qué crochet se ha comido Roberto Domínguez. Qué pena, porque lo estaba haciendo francamente bien nuestro campeón. Esos golpes no se pueden aceptar. Se llevó un crochet de contra al entrar a Domínguez, que todavía está tendido en el suelo. ¡Qué tremendo golpe de Dariusz Michalczewski! Y qué pena, qué verdadera pena, porque francamente tenía la pelea a su favor. Lo estaba haciendo muy bien, pero Michalczewski pega 22 caos de 25, no es casualidad. Y esa única mano ha llegado con muchísima potencia a la cara de Domínguez. Ten knockout przyszedł w najmniej spodziewanym momencie, gdy to Roberto Domínguez wydawał się przechylać szale zwycięstwa na swoją stronę. Hiszpan na moment stracił jednak koncentrację i został trafiony kapitalnym, czystym uderzeniem z lewej ręki. Od razu było widać, że już nie wstanie. Ta kontra była po prostu perfekcyjna i zakończyła pojedynek. Nie tak dawno obszerny wywiad z Dariuszem Michalczewskim przeprowadził Przemysław Osiak z Przeglądu Sportowego, a jedno z pytań dotyczyło właśnie pojedynku z Domínguezem. Tiger relacjonował: przed walką dziwnie się czułem i dziwnie wyglądałem, nawet żona mi to powiedziała. Na ring zjeżdżałem w klatce spod samego sufitu, jak prawdziwy tygrys. Nie mogę powiedzieć, że cała ta otoczka mnie przerosła, ale koncentracja chyba gdzieś uciekła. Jako mistrz świata dwóch wag poczułem się zbyt pewny siebie. Michalczewski przyznał też jednak, że trener w narożniku zasugerował mu właśnie taką akcję, która ostatecznie okazała się kończąca. Dzięki temu obronił tytuł mistrza świata. Roberto Domínguez boksował do 2002 roku. Zdarzało mu się jeszcze rywalizować o mniej znaczące pasy, ale wszystkie ważniejsze walki przegrywał. Mistrzowska droga Dariusza Michalczewskiego miała z kolei potrwać jeszcze ponad 8 lat. Tiger notował kolejne skuteczne obrony, a w czerwcu 1997 roku osiągnął chyba największy sukces w historii polskiego boksu zawodowego. Do pasa WBO dołożył też tytuły IBF i WBA po punktowym zwycięstwie nad bardzo mocnym Virgilem Hillem. Nie był jednak w stanie wywiązać się z oczekiwań wszystkich federacji i ostatecznie zwakował dwa pasy, pozostając przy WBO. Później znokautował m.in. Montella Griffina, stoczył też dwie wygrane przed czasem wojny z Richardem Hallem, a w rewanżu z Hallem wystąpił już pod polską flagą. Nie tak dawno w wywiadzie dla Welt am Sonntag Michalczewski tłumaczył: po ucieczce z Polski byłem dla Polaków zdrajcą. Mojej mamie często to wytykano i była z tego powodu bardzo nieszczęśliwa. Nie chciałem, żeby dłużej cierpiała. Kilka miesięcy wcześniej Tiger stoczył natomiast swoją pierwszą i jak się okazało jedyną walkę przed polską publicznością. W Gdańsku szybko znokautował Joeya de Grandisa. Michalczewski bardzo chciał takiego pojedynku, co wyjaśnił we wspomnianym już wywiadzie z Przemkiem Osiakiem. Kiedyś w moim domu w Hamburgu naszła mnie myśl, że chciałbym wystąpić w Polsce. A skoro tak, to może boksowałbym po wysłuchaniu polskiego hymnu? Myślałem o tych wszystkich kochanych ludziach, których poznałem w młodości. Nawet nie tyle o rodzinie, co o sąsiadce, panu woźnym ze szkoły, nauczycielce. Poniosła mnie fantazja.
Po zwycięstwie nad Derrickiem Harmonem Dariusz Michalczewski miał bilans 48-0 i tylko jedno zwycięstwo dzieliło go od wyrównania legendarnego rekordu Rockiego Marciano. W październiku 2003 roku Tiger przegrał jednak niejednogłośnie na punkty z Julio Cesarem Gonzalezem i stracił pas mistrza świata WBO po ponad 9 latach panowania. W swoim kolejnym pojedynku w lutym 2005 roku Michalczewski został znokautowany przez Fabrice'a Tiozzo. Niedługo później ogłosił decyzję o zakończeniu kariery. Dariusz Michalczewski bywa w Polsce niedoceniany. Mam wrażenie, że głównie ze względu na wiele lat występów pod niemiecką flagą. Szkoda też, że nigdy nie doszło do jego starcia z Royem Jonesem Juniorem. Żaden Polak nie był jednak mistrzem tak długo i żaden nie notował takiej serii zwycięstw, a przecież Michalczewski boksował z kilkoma naprawdę bardzo mocnymi rywalami. Tiger walnie przyczynił się też do wzrostu prestiżu federacji WBO, która w 2002 roku ogłosiła go nawet swoim czempionem wszechczasów. Nie tak dawno w ramach projektu PWR Pięściarze w Rankingach, którego mam przyjemność być członkiem, wybieraliśmy top 10 polskich pięściarzy wszechczasów. Zwycięzcą został Dariusz Michalczewski, który nieznacznie wyprzedził Tomasza Adamka. Moim zdaniem pojedynki Tigera wciąż są w Polsce zbyt rzadko przypominane, a przez to przebieg jego kariery zbyt mało znany. Michalczewski potrafił rywali wypunktowywać, ale gdy trzeba było iść na wojnę, też nigdy nie pękał. A wspomniane dziś starcie z Roberto Dominguezem było jednym z pierwszych, w których pokazał wielki charakter. Ahora atención, ha metido un cross de derecha, lo ha sentado a Michalczewski. Intenta meter de nuevo el cross de derecha, se ha resbalado o no, está sentido. El crochet, qué tremendo crochet de izquierda se acaba de comer Domínguez. Impresionante el crochet que ha recibido Domínguez al entrar como un valiente. Va a ser difícil que se levante, difícil, difícil, terminó la pelea. Qué crochet se ha comido Roberto Domínguez. Qué pena, porque lo estaba haciendo francamente bien nuestro campeón.